Cześć, witam Cię bardzo serdecznie z tym spontanicznym, krótkim filmikiem. Ponieważ jest jutro piątek, to jest dobry czas na wszystkie rytuały przyciągania miłości. A że ten rytuał jest bardzo bezpieczny dla każdego, ponieważ to jest do Archanioła Miłości, Haniela, to pomyślałam właśnie o Tobie, o każdej istocie, która potrzebuje miłości. Co do tego rytuału powinieneś mieć? Ja zapaliłam tutaj 3 świece, ale Ci wystarczą tylko 2. Powinna być różowa, która przyciągnie tą miłość do Twojego życia, i błękitna, która ułatwi Ci nawiązać kontakt z aniołem. I to wszystko. Różowa świeca i błękitna. Możesz na stoliku, który będzie zasłany na przykład obrusem białym czy zielonym, położyć coś miedzianego, jakąś miskę, kubek, możesz położyć jakieś kwiatki, możesz położyć róże, zapalić sobie jakieś kadzidełko waniliowe lub różane, takie co Ci się kojarzy z miłością, z delikatnością. I ten rytuał powinieneś robić między 2 godziną a 5:30 po południu w piątek, jutro. I posłuchaj, modlitwę, którą Ci powiem, wpiszę Ci w opisie pod filmem, żebyś mógł ją sobie napisać na karteczce i spokojnie ją recytować w spokoju, z szacunkiem do anioła, żeby on na tej Twojej drodze postawił tą miłość. Posłuchaj, co powinieneś poprosić anioła. Hanielu, Archaniele Miłości, proszę Cię, staw się na moje wyzwanie, bo moje serce pragnie miłości. Postaw na mojej drodze istotę, która da mi głębokie uczucie i którą ja pokocham całym sobą. Pozwól nam zaznać niekończącej się miłości, euforii i szczęścia, które wypełni moje serce i duszę. Niech nasza miłość stanie się podobna do tej, którą obdarza nas Bóg. I niech nigdy w życiu nie pojawi się zło, które mogłoby wpłynąć destrukcyjnie na nasze uczucie. Natchnij nasze usta, by mówiły słowami miłości, serca, by biły zgodnie w jednym rytmie, umysł, byśmy doceniali naszego partnera i umieli mu to okazywać na każdym kroku. Niech poprzez nasze czyny względem siebie i bliźnich naszych przemawia sam Bóg i razem z Tobą, Hanielu, da nam możliwość rozwijania się poprzez miłość. Amen. Niech tak się stanie. Także kochani, jutro piątek, przywołujcie tą miłość do swojego życia, żebyś potem mógł przyjść do Eli na karty i pytać, czy kocha, czy lubi, co myśli, co zrobi. Także kochani, ten piękny wiersz, ta piękna modlitwa, te piękne słowa napiszę dla Ciebie pod filmikiem w opisie. Klikniesz pod filmik i tam będzie wszystko napisane, co powinieneś powiedzieć jutro. Także przygotujcie rano sobie świeczki różową i błękitną. Pa, pa!